nie wiem, czy jest tak, że po panu w spotkaniu, pan w swoim pisaniu będzie bogatszy o to, o ten świat filmowy. Ten świat filmowy coś panu da jako pisarzowi, a panu spotkanie z Wincentem Sewerskim da coś, czego jeszcze do tej pory pan nie zaznał ani w kinie, ani w serialu, ani w teatrze. Bo gdy słucham panów, to wydaje mi się na miarę jakiegoś boskiego zrządzenia, losu, że się panowie spotkali. Uzupełniają się panów refleksje i panów kompetencje zawodowe w osobnych swoich branżach zdają się być niezwykle przydatnymi. Może... Ja się bardzo dużo nauczyłem. Obserwacje, które poczyniłem na planie z aktorami, ze scenarzystami i z reżyserami. Zawsze byłem kinomaniakiem. I naprawdę? Cały czas jestem. No tak, ja codziennie oglądam jakiś film, a czasami nawet dwa. A są filmy, które ciągle oglądam. Ja popatrzyłam na listę tych scenarzystów i sobie pomyślałam, Boże Święty, jak pisarz może złożyć broń, powiedzieć, dobrze, panowie, teraz i panie, weźcie to w swoje ręce i zróbcie z tego, co chcecie. Ale ja nie mam podejścia takiego, że tu nie bronię przecinków i... I zdań, które napisałem, scenarzyści mieli absolutnie swobodę tworzenia na tej bazie. Oczywiście byłem przy tym wszystkim od początku do końca i wszystko jest za moją zgodą. Nawet sam wiele wprowadziłem tam różnych udoskonaleń i zmian. Ale chodziło mi o główny przekaz, żeby on pozostał autentyczny, żeby postacie, charakter, świat, żeby był ten, który jest w moich książkach. I jeżeli ktoś zna dobrze moje książki, to na pewno to wszystko znajdzie. Aczkolwiek wątki tam się troszkę, fabuła trochę się zmienia, z korzyścią, niewątpliwie z korzyścią dla ile moich książek i dla serialu. Ale to jest zaskakujące. Natomiast ja się ogromnie dużo nauczyłem, obserwacje, to jest dla mnie był świat w ogóle, którego ja nie znałem, który absolutnie... Jaki to jest świat, niech pan powie, szaleńcy? Ja jako kinomaniak i człowiek zakochany w filmie, kinie, miałem wyidealizowany obraz. No właśnie. Często tego. Czarodzieje. Ale powiem, że z drugiej strony jestem zachwycony, kiedy zobaczyłem, jak działa produkcja filmu, jakie to jest przedsięwzięcie, jak to jest zgrane, jak praca ludzi, maszyn, kamer, sytuacji. To ja powiedziałem reżyserowi Dawidowi, że gdybym miał taki zespół do robienia swoich operacji specjalnych, to moglibyśmy naprawdę zrobić najważniejsze. A adrenalina? Gdzie jest większa? Na planie filmowym? Czy w tej robocie? Znaczy, w tej robocie, znaczy ta adrenalina jest stanem stałym i się ją ma przez cały okres służby. Już się jej nie dostrzega w pewnym momencie. Później trzeba za to zapłacić, oczywiście. No oczywiście, rachunek, domyślam się. Ale generalnie nie dostrzega. Natomiast ja dzisiaj sobie mogę. I to jest adrenalina służbowa, można tak nazwać. W kinie to ja mam, teraz ja miałem adrenalinę na własne życzenie. Super. Zazdroszczę. Adrenalina, zanim zostanie pan przepytany, panie Grzegorzu, z adrenaliny, to zacznijmy od tego, od czego ten wątek zaczęliśmy z panem Wincentem, czyli wasze spotkanie i przenikanie się tych światów. Co pan zyskał? Niezwykłe jest to, że całe to zdarzenie ja traktuję jako taki poligon, na którym mogłem sobie odbezpieczać trochę różne ładunki wybuchowe, których normalnie mi nie wolno, bo by mi pourywało paluszki. Tak jak kiedyś, dawno, dawno temu, zacząłem przychodzić do Polskiego Radia i brać udział w słuchowiskach radiowych, gdzie człowiek jest pozbawiony obrazu i może operować tylko dźwiękiem albo antydźwiękiem, czyli ciszą, która jest również dźwiękiem w radiu. I buduje się świat wyobraźni, bo można sobie zamknąć oczy i wyobrazić sobie tych bohaterów. I tutaj miałem w jakimś sensie taką podróż do tych początków mojej przygody z radiem, że dane mi jest, dostałem kredyt zaufania, zupełnie według mnie nie mający pokrycia żadnego. Chce pan powiedzieć, że pan nie ma szans go spłacić? Nie, chcę przez to powiedzieć, że obdarzono mnie być może trochę na wyrost pewnym kredytem. Nie wiem, na ile tam było, to też nie jest kokieteria żadna, na ile tam było duże, czy małe, czy średnie zawahanie, czy nie, żeby to oddać w moje ręce i jeszcze do tego dać mi możliwość napełnienia
świata tego człowieka jakimś takim własnym krwioobiegiem, a który mogłem sobie z kolei budować z relacji moich na przykład międzyludzkich albo z tego, co mnie przez ostatnie lata dobrego i złego również w życiu spotkało. To było coś zupełnie nowego, dlatego że w teatrze, mimo wielu, wielu lat i grania różnych ciekawych ról, na ogół wchodziłem w pewne zastane buty i w pewne ramy takie. A tutaj w ramach tego, co było napisane, mogłem sobie tego człowieka wymyślić gdzieś tam. Zwłaszcza, że nie jest to alter ego bohatera, prawda, jak pan Vincent wielokrotnie powtarzał. Więc mogłem korzystać i co ja z tego będę miał na przyszłość, jeszcze nie wiem, ale czuję, że wyszedłem z tej roboty jakoś taki, i to również nie jest rutyna, ale jakoś tak okrzepłem, jakoś tak uwierzyłem w to, że pewne rzeczy jestem w stanie zrobić, że uwierzyłem w słuszność moich wyborów, w słuszność tego, że tak świadomie do tej pory operowałem deficytem mojej twarzy na tak zwanym rynku, że ta nieobecność się opłaciła, bo ta nieobecność jakby nagrodą za tę nieobecność jest właśnie ten, a nie inny scenariusz i ci ludzie, których spotkałem dzięki temu, bo to się przecież przekłada na dalsze jakieś kontakty i dalszą naszą współpracę i to są ludzie, jeżeli można tak na wprost powiedzieć, z najwyższej półki, jeśli chodzi o myślenie o swoim zawodzie. Czy pisarze, czy operatorzy, czy reżyserzy, czy koledzy, koleżanki, aktorzy, z którymi miałem zaszczyt grać w tym filmie. Więc to wszystko mnie bardzo buduje wewnętrznie i pozwala mi wierzyć w to, że ten zawód jest również dla takich nieudaczników i ludzi absolutnie niezakochanych w sobie z wzajemnością, jak ja. Że my wszyscy ci, którzy się codziennie rano budzimy z wątpliwościami, patrzymy w swoje odbicie i zastanawiamy się, jak przeżyć kolejny dzień, również mają szansę jakby wypowiadać się i to tekstami najwyższej próby i grać u reżyserów najlepszych z możliwych, i być filmowani przez operatorów, którzy traktują swoją pracę jak sztukę, a nie jak odwalanie jakiejś pańszczyzny, prawda, i nie patrzą co chwila na zegarek. To jest nieznośne, tego nienawidzę. I widzi to pan kątem oka. Tak, też. I dlatego również do tej pory nie było mnie w tych różnych produkcjach, gdzie, nie wiem, reżyser mówił przy pierwszym spotkaniu, słuchaj, arcydzieło to nie będzie, ale mamy szansę coś tam, ja sobie myślałem wtedy, Boże, jeżeli na pierwszym spotkaniu rozmawiamy o tym, że arcydzieło to nie będzie, czy nie wiem, czy tak samo jak aktor, który mówi, moją ambicją jest bycie mistrzem drugiego planu. To tak, jakbym słyszał, jak reprezentant Polski mówi, zrobimy wszystko, żeby zremisować. No masakra jakaś. Dlatego nie chciało mi się jakby też wychodzić z domu do takich zadań. I tutaj trafiłem, rzuciłem się w taki ocean pełen obcych, żarłocznych ryb, cudownych, wspaniałych, kolorowych i z przyjemnością w nim pływałem. Powiedział pan o profesjonalistach spotkanych na planie i oczywiście tak, o nich też chciałabym z panami porozmawiać i głównie myślę o mistrzach obrazu, Piotrze Sobocińskim i Kacprze Fertaczu, ale zanim do tej wizualnej strony wejdziemy, sprowokował mnie pan, mówiąc o Polskim Radiu, mówiąc o radiu, o wyobraźni. Ja przede wszystkim w tych dwóch pierwszych odcinkach ja słyszałam ten wasz serial i głównie chodzi o głos ludzki. I nie wiem, na ile to w ogóle dla twórców było istotne. Tu jest oczywiście też taki wątek poboczny, kiedy słyszę pana przepytywanego w różnych wywiadach i ciągłe odniesienia do pana głosu, to teraz czuję się trochę idiotycznie, stawiając głos w centrum, ale chodzi mi o zupełnie inny aspekt brzmienia tego świata. Panie Grzegorzu, zarówno na ekranie, w kinie, Dolby Surround, eksponuje pana głos w sposób spektakularny, ale również tu, gdy siedzimy,
Na ile można stworzyć tę opowieść agenturalną, tajemnicę brzmieniem głosu? To jest takie niebezpieczeństwo, że są aktorzy wybitnie radiowi, którzy już tak, jak my to mówimy, na użytek nasz wewnętrzny, to jest taki nasz slang, malują słowem, że w każdym zdaniu każdy wyraz jest ważny. To jest oczywiście pułapka, to jest według mnie też jakaś maniera. Myśmy bardzo dużo czasu poświęcili na szlifowanie tych dialogów, to znaczy, żeby one były jak najbardziej cielesne, żeby one były jak najbardziej zbliżone do takiego organicznego mówienia. Prawda, nikt w naszym serialu nie powie Zofio, Kazimierzu, Stefanie, proszę cię, prawda. To są w ogóle rzeczy niemożliwe. Blisko życia jesteśmy. Jesteśmy blisko życia, nie mylić, prawda, z używaniem co chwila łaciny podwórkowej. Jesteśmy, bo nie chodzi o ten mały realizm, tylko chodzi o ten taki realizm związany, mój teść świętej pamięci, Jan Laskowski, wielki operator polski, twórca, jeden z twórców szkoły polskiej, który zrobił podstawowe filmy ze Zbyszkiem Cybulskim, te wszystkie, które nam przychodzą do głowy, mawiał, skreślaj wszystko to, co jest opowiadaniem o tym, co będziesz robił. I tutaj jak zasiadłem do tej partytury, to sobie myślę, tak, cholera. Co tu skreślić? Nie ma nic do skreślania w zasadzie. Jest to po prostu tak skonstruowane, że trzeba jakby tak uzbroić tego bohatera, żeby zrobić wszystko, żeby nie zaszkodzić temu, co jest napisane właściwie. Tak to wyglądało. No, po prostu staraliśmy się rozmawiać ze sobą. Proces dźwięków i dialogów, który jest w całej tym zjawisku, z którym mamy do czynienia, jest tak. Najpierw była moja myśl, najpierw była moja pamięć, z której odtwarzałem pewne sytuacje, pewne dialogi, które rodziły się w moich myślach. Później musiałem je przełożyć na papier. To już jest nie to samo. Jest wiele dialogów w moich książkach, które są bardzo autentyczne. I wszyscy wiedzą, bohaterowie, kto co mówił. Ale one na papierze wyglądają w książce zupełnie inaczej, to się pisze. Dialog inaczej jest skonstruowany. Od strony literackiej budowa dialogu ma swoje zasady, prawa i tak dalej. Innymi słowy mówiąc, jak się to czyta na głos nawet, prawda, często dialog w książce, to się okazuje, że to coś nie tak jest, prawda? Dopiero dobry aktor rzeczywiście może swoją intonacją wykrzesać, ale człowiek czyta po cichu. I widzi wyobraźnią ten dialog. On jest inaczej rozumiany. Dopiero potem ten dialog jest przerabiany na scenariusz, gdzie scenarzysta tworzy te, prawda, te relacje między ludźmi w zupełnie innych zasadach, niż jest to w prozie robione zwykłej. I później to wychodzi dopiero aktorzy na końcu ten zapisany scenariuszowy dialog przerabiają na język żywy mówiony. Takie ogromne koło się zamyka, prawda, do początku, do tego, co ja miałem w swojej wyobraźni, co moja wyobraźnia mi podpowiadała. Ale mamy do czynienia z czterema zupełnie różnymi zjawiskami, także pewnymi artystycznymi i literackimi, prawda? No w ogóle tak jest w świecie sztuki, że literatura szpiegowska inaczej wygląda niż filmy o agentach. Ale oczywiście, że tak. No i to trzeba w jakimś stopniu tworzyć. Ja mogę powiedzieć tyle, że na koniec, a ja widziałem 7 odcinków. O nie, tak? Ma pan przewagę. Tam panie Grzegorzu też jest mocniejszy. Widziałem 7, ale nic nie mogę powiedzieć. Mogę tylko stwierdzić tak. Te dźwięki, dialogi, rozmowy, w ogóle postacie, które stworzyli scenarzyści, i w które tchnęli życie w postaci słowa i dialogu, jest bardzo dobre. Jest bardzo bliskie rzeczywistości. W zasadzie to zamyka mi to koło, bo kiedy ja ich słyszę, to ja widzę naszą rzeczywistość, tak. Nasz język, bo to tak wygląda. Oficerowie wywiadu, jak to czasami gdzieś tam pokazują w pewnych innych filmach, nie mówią takim knajackim językiem, co drugie słowo, prawda. Potrafimy przekląć, oczywiście, ale nie na tym rzecz polega. Te emocje są inaczej wyrażane. Ja jestem zachwycony tym, co zobaczyłem, dlatego że
czuję bliskość tego obrazu do mojego świata, do mojej rzeczywistości. Ja jestem w tym. Czuję się między nimi. Robota operatorska też jest godna pochwały z tego względu, że mogło być różnie. No to wszystko razem, to jest kompozycja zamknięta. To nie ma samych dialogów. To nie jest czytanie książki do audiobooka. To jest zupełnie inny świat. To jest zamknięta cała kompozycja barwy, obrazu, postaci, gry, wszystkich tych emocji, dialogów. I to jest mój świat. Ja się w tym czuję, ja się w nim odnajduję. Oczywiście, że nie jest jeden do jednego. Przedstawiam, no, że się nie da. Musi pan wyrazić też przed sobą samym zgodę na to, ale prawda? On jest bliski wyobrażeniu autora, który tworzył ten świat, urodził go.